omówienie łuku PSA Kingfisher. Konstrukcja to stworzona dla takich maniaków właśnie. Dlaczego? Dlatego, że jest niezniszczalna. Majdan z duraluminium, ramiona z włókna szklanego, niewrażliwe na warunki atmosferyczne i złe traktowanie. Plus minus z tym złym traktowaniem, bo są pewne granice, których przekroczyć nie można. Natomiast oprócz tego jest na tyle solidny, że w przypadku braku strzału można po prostu komuś rozbić im głowę. Co więcej można na jego temat powiedzieć? Oprócz tego, że jest trochę ciężki, 1,5 kg, nie ma żadnych wad. Ta ciężkość w pewnych okolicznościach decyduje o jego wartości. W momencie kluczowym, czyli kiedy mamy założoną nacięciwe strzałę, kiedy naciągniemy łuk, celujemy, ta masa powoduje, że cały układ staje się dużo bardziej stabilny. Co poza tym? Możliwość niewielkiej korekty siły naciągu dzięki tym śrubom. Tam pod spodem mamy takie gumowe podkładeczki, które umożliwiają nam poprzez odkręcenie bądź zakręcenie śruby delikatną korektę położenia ramion. To przekłada się na siłę. Tu mamy 50 funtów, możemy go wyregulować w zakresie, o ile dobrze pamiętam, 50-40. To jest w przypadku łuku tradycyjnego wystarczający zakres regulacji. Jest to sprzęt dobierany indywidualnie, więc w tym zakresie 10 funtów każdy sobie coś pod siebie dobierze.